Cześć tu! Oluś. I tatuś siemanko, niezłe tiry i sianko, które chyba pierwszy raz wyglądają tak. Dzisiaj będzie jaki odcineczek? Krótki, bo dzisiaj... Otwieramy wszystko to. Nie, otwieramy dzisiaj te dwa małe takie zestawiki. Zobaczymy, co w nich jest. Na następnym odcinku te duże. Te duże dwa i może te nam się przydadzą. Zobaczymy na koniec tego odcinka, czyli na razie odjeżdżamy sobie. Na koniec tego odcinka zrobimy konkursik, ale musimy wybrać jakąś nagrodę, nie nagrodę, czy karę, jak ktoś przegra. Stawiasz 10 dyszek. Stawiam 10. W sensie nie, jedną dyszkę. Skąd ja mam mieć jedną dyszkę sobie? Dobra, mniejsza z tym. Zaczynamy otwieranie. Ta paka przyszła od Magic Box Polska. Bo to są nowe, zawsze jak wychodzi nowa seria, bo teraz jest Color Flash nowa seria, zawsze wychodzą nowe jakby zabawki, nowe dodatki. Dzisiaj otworzymy Mega Strikera. Color Flash to jest seria Super Zinców. A, to pomyliło mi się, nie Color Flash, no? Tylko jak się nazywa? Nie pamiętam. Nie, tutaj nie będziesz miał napisane. O Boże, zapomniałem, nie szkodzi, mniejsza z tym, albo nie, szybko skoczę zobaczyć, jak to się nazywa. Dobrze, byłem blisko. Color Rush się nazywa. Jak tam otwierasz? Dobra, ja tu otwieram drugie. Mamy dwa. Jeden nazywa się Mega Striker, a drugi się nazywa Turbo Diger, chyba się to czyta. Napiszcie w komentarzu, czy z tych takich małych, dużych pojazdów jest więcej rodzajów, bo ja nie wiem. A ty wiesz, Olusiu? Nie, ja się tutaj widzowie opowiadałam. O co? Proszę. Ale to, no dobrze, ja się czułem, żebyśmy się nie pomylili. Ja otwieram w takim razie ludziki, zaraz wszystko pokażemy, dobra. Co w nich jest. Czyli pamiętasz, jak się nazywa ta nowa seria? Color Rush. Okej, okay, to masz, odpiąłeś. Teraz to jest do tego. Dobrze, to odpinaj. Wiesz, jak się fajnie odpiną te krytyczki? Domyślam się tylko, bo mi nie dałeś, bo musiałeś wszystko sam. To ty wycinaj, ja pokażę tak. Mega Striker. Mega Strikerze kierowcą jest ten oto z takim kaskiem, powiedzmy, jak rycerz. Zobaczcie, jak rycerzyk, tak to on się prezentuje. Koła, no ma, to na pewno jest rycerz, bo na kołach ma tarczę. Zobacz, Olusiu. A drugi, który się zwie Turbo Diger, czy jakoś tak, ma takie jakby troszkę, on ma jakby młot na głowie, jakby był takim górnikiem, czy kimś takim. A co ma na kołach? Na kołach nic nie ma, ciężko stwierdzić, ale chyba to jest górnik, bo tu ma światełko, to wygląda jak kilof, ale tak ma piórka z po bokach jak Flash. W bajce. Kojarzysz Flesza? Ok, to mamy dwóch kierowców. Tylko teraz nie pomyl, który jest do którego, no. Wiesz, który jest do którego? Wiem. Można stwierdzić. Ten do tego. Ale nie bij go nożyczkami. No, co ty, chłopie? Do tego. Ok, Osko. To instaluj go na razie. Na razie koła nie, kochani. Nie, na razie nie. Dziubdziuszku. Olusiu, teraz montuj go do środka. Jeszcze tu nie odpiąłeś, tu coś jest. Gdzie? Tu. Pokaż. A, dobra. A, bo tu on ma koparę jeszcze. Zaraz wszystko pokażemy. To montuj do swojego, ten masz będzie mój. Masz katapultę. A ja mam katapultę. Faktycznie, zaraz pokażemy. Wszystko wam tu wyjaśnimy. Co teraz, kochanie? Teraz mój dziubdziusiu. Posadziłeś go. Prezentuj, jak on wygląda. W ogóle bardzo fajnie jeżdżą. Zobaczymy, czy przez jakieś przeszkody. Niech będzie przeszkodą pilot. Zobaczymy, czy przejedzie. Zobacz, Oluś, czy twój przejedzie. Dobra. No tak, musisz tu przejechać albo z tej, albo z tej. O, źle wsadziłeś kierowcę. No, panie, jest bombosta. O, nie zamontował kierowcy. Czyli jakby był challenge, to byś przegrał. Ale przegrał. Nie, wypadł kierowca. No to patrz teraz. Patrzcie na to. Mój jest dobrze posadowiony. A,
Mój tak, ma katapultę z ogniem jakby, wystrzeliwuje, czy jakby na atak na przykład zamek, a twój ma koparę, nie pokazałeś, kopara, która się, widzicie, rozciąga i można nią kopać, ale zaraz najlepsze jest to, że z tych dużych mogą zrobić się mniejsze, ale teraz patrzymy u taty, że mój nie wyskoczy, uwaga. A nie, trzy. Ja lubię z większej wysokości. Dobrze, z jakiej wysokości, dobra, odległości? Odległości. Uwaga, 3, 2, 1, wow, wow. Aha, nawet nie przejechał. Nawet nie przejechałem i też wypadłem, czyli ja przegrywam. A wiecie dlaczego nasze wypadły? Bo nie zamontowaliśmy ich na kierownicy, nie złapaliśmy rączkami kierownicy, wiesz? Bo trzeba rączkami kierownicy złapać. Ja co? Ja zrobiłem tak, że złapał. Także złapał? Nie, wcześniej było, że nie złapał, dlatego ci wypadł. Nie. Dobra, teraz słuchajcie. Te oto pojazdy można ściągać. Dobra, Olek, nie tu, tu się kół nie wkłada. A można, zobaczcie, można. Olek dobrze wymyślił. Te małe koła możemy nie, sobie... Nie, można. Ale tak włożyć? No. Na przykład jak odkładasz, żeby stało, też nie można. Chyba, że na ślinę przykleić, że splunę... Albo klejem. Albo, no ale klejem to na stałe, to wtedy nie będziesz mógł zrobić mniejszego. Okay. Nie, nie, nie. Olek, fuj. Dobra, słuchajcie, bo Oluś przedłuża. Kurde. Miał być krótki odcinek, Olusiu. Nie mówi się kurde, mówiłem ci. Słuchajcie, odciągamy tego, to się ściąga tu z góry, zobaczcie. Hop, i ściągamy, i z tego dużego montujemy wyścigówkę, która może w Turbo City ścigać się w wyścigach po robocie. O, dobra, jednak. Dobra. Po robocie, czyli ten po ataku na jakiś zamek może uczestniczyć w wyścigu. Gdzie jest? A, mam wszystko. Prezentuje się tak, zobaczcie, ma się bardzo... Tak. O, lepszy. Twój lepszy? Ale to nie polega na biciu, to polega na ściganiu, kochanie. A nie, teraz nie włożysz, bo są koła. Spokojnie. A tak naprawdę każdy w tym... można chyba włożyć każdego innego T-Racersa, który był z serii. No. Przynieść jednego jakiegoś, zobaczymy czy jakiś wejdzie, jak się zdejmie koła. Tak? Wiesz które? To dawaj, ruchy, kluchy. Synuniu. Let's go in the flow. Ale mówisz, że krótki odcinek, a przedłużasz. No ale nie, no to teraz ty przedłużasz, bo dyskutujesz tu ze mną. No no iść, no chłopie, ja nie dyskutuj. Mamy tak. Te dwa, które prezentują się, tak? I zaraz zobaczymy, kto pierwszy z nas, ja czy Olek. I Olek jak wygra, dostaje dychę, a jak przegra, to daje mi dychę. Rozmontuję go i zamontuję na tego. To będzie taki na finał. Ale zobaczymy jeszcze, czy wszystkie inne T-Racersy można wkładać do tych, żeby zmienić je na terenowe samochody. Dawaj Olek, daleko jeszcze! 5 minutes later. Dobra, biegnie i mamy... O, już bez kół. Zobaczcie, mamy, nie wiem z której bo to ja serii. Wyjęłam. Ok, i zobaczymy. 3, 2, 1. Ciach, pasuje. Ten i mamy jakieś. To, co nam się podobało, pamiętasz? To, co z małpką. A, to, co z małpką podobało się, pieniądze. To jest chyba z tej najnowszej. Tak jest. I tu ma. Dobra, nieważne. Uwaga, Olusiu. Bardzo fajne, bo bardzo fajne jest to, że można sobie skorzystać z innych pojazdów. Uwaga, teraz na 3-4 robimy. Wygrywa ten, kto pierwszy, ja stawiam tu i kończymy wtedy ten odcinek, a nie powiedzieliśmy, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Słuchaj, wygrywa pierwszy ten, kto rozmontuje koła, zamontuje go na swój pojazd i przejedzie przez przeszkodę, ok? Dobra. Ale na 3-4, poczekaj, tylko najpierw zamontujmy dobrze ludziki, żeby nie wypadły, czyli złap kierownicę. Ja też już mam, dobrze go posadź. A nie, bo czekaj, uwaga. Pokaż, że masz koła wszystkie, żeby nie było oszukiwania. Uwaga, 3, 4, go. Trzeba przejechać, pamiętaj. Dobra. Ja drugi, brawo ty, masz dychę. Czyli w dzisiejszym odcinku dychę wygrywa Olek. Olusiu, szybko jeszcze na koniec, jak ci się podobają te oto? Dziękuję. Ale nie, ty przegrałeś! Ha, ha, ha!
Bo nie wmontowałeś, zobacz, czy nie wmontował. Nie wmontował. Bo odwrotnie żeś powinien. O, nie wmontował. Czyli ja wygrałem, ja mam dychę. Tak, 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 tak. Napiszcie w komentarzu, kto wygrał. Ja wygrałem, ja.